Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy babkę drożdżową krakowską. Potrzebować będziemy 3,5 szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250 i szczyptę soli. Pół szklanki mleka, 5 deko drożdży. Drożdże zalewamy letnim mlekiem, powtarzam, letnim, nie gorącym. Jeżeli zalejemy gorącym, drożdże sparzymy i przestaną rosnąć. Do drożdży dodajemy łyżkę cukru, mieszamy i roszczyn zostawiamy w ciepłym pomieszczeniu na 10 minut. Oprócz tego będziemy jeszcze potrzebować 10 deko stopionego masła, z jednej cytryny otartą skórkę. Ja miałam cytrynę, wyszorowałam cytrynę ekologiczną. Kilka kropli wanilii, szklankę cukru, 7 żółtek i dużą garść rodzynek. Rodzynki możemy namoczyć w wodzie lub w rumie. To już jest dowolność. Ja namoczyłam i odsączyłam na siteczku. Do rodzynek dodaję 2 łyżki mąki pszennej i wymieszam to. W ten sposób zabezpieczam, aby rodzynki mi pozostały w całej babce, nie opadły w jedno miejsce. I teraz jajka utrę z cukrem na puszystą masę, a roszczyn rozprowadzę drożdże w letnim mleku i pozostawię na 10 minut. Żółtka z cukrem już mam idealnie utarte. Drożdże, jak widać, już zaczęły pracować i teraz już będziemy wyrabiać babkę. Do mąki dodajemy roszczyn drożdżowy, utarte żółtka, kilka kropli wanilii, skórkę z cytryny i należy babkę zarobić. Ciasto drożdżowe wymaga dłuższego wyrabiania. Składniki muszą się idealnie połączyć i pozostawimy do wyrośnięcia tak około godziny czasu. Ciasto musi podwoić swoją objętość. I po tym czasie babkę przełożymy do formy i ponownie zostawimy do wyrośnięcia. Tak, ciasto już mam połączone, teraz dolewam stopione masło. Ja sobie zawsze tak brzegi smaruję masłem, aby mieć czystą miseczkę. To jest taki mój patent. Tak, i wyrabiamy ciasto na szklistą kulę. Ciasto jest dobrze wyrobione, jeżeli odchodzi od rąk i od miseczki. To świadczy o tym, że jest dobrze wyrobione. Pozostawimy pod przykryciem.
teraz możemy dołożyć rodzynki. I przerabiamy ciastę. Przykrywamy i pozostawiamy do wyrośnięcia. Pamiętamy, że jak ciasto podwoi swoją objętość, świadczy o tym, że już jest idealnie wyrośnięte. I będziemy mieli babkę drożdżową krakowską. Tak wygląda przygotowane ciasto na babkę krakowską. Ciasto na babkę drożdżową krakowską nam pięknie urosło. Należy je przerobić i dajemy do formy. Forma 24 cm. Mam ją wysmarowaną masłem. Ciasto przerabiamy i dajemy do formy. I pozostawimy do ponownego wyrośnięcia na około 20 minut. I później będziemy babkę piekli godzinę czasu, tak około godziny. Umawiamy się, że babkę pieczemy do suchego patyczka. Ja zaraz babkę wykładam bezpośrednio do formy. Należy to zrobić równomiernie, ponieważ babka musi być równa. Więc rozciągamy ciasto w formie i pozostawiamy babkę do wyrośnięcia na 20 minut. Babka po 20 minutach tak wygląda i teraz, tak jak już wspominałam, babkę dajemy do piekarnika na około 50 godzinę, zależy jaki mamy piekarnik, w 170 stopniach. Najlepiej, jeżeli babkę sprawdzimy patyczkiem. Suchy patyczek świadczy o tym, że babka jest wypieczona. Babka krakowska drożdżowa wędruje do piekarnika. I tak oto wygląda babka drożdżowa krakowska. Wierzch oprószymy cukrem pudrem. Możemy polać lukrem, możemy polać czekoladą, a możemy, tak jak ja, oprószyć cukrem pudrem. Babka jest bardzo gorąca, przed chwilą wyszła z piekarnika. Ukroimy kawałeczek, jest ona bardzo, bardzo gorąca, parująca, ale oczywiście zawsze powtarzam, że zostawiamy jakiekolwiek ciasto do całkowitego wystudzenia. Pięknie wyrośnięta, puszysta, delikatna babka drożdżowa krakowska. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Babka drożdżowa krakowska.